Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie, a szczególnie ciepło nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wyróżnić i uhonorować najlepszych pracowników chełmskich szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podziękować za wieloletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą pedagogom, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę. A okazja ku temu jest jak najbardziej stosowna, bo Dzień Edukacji Narodowej to szczególnie ważne święto dla nas wszystkich, bo przecież każdy z nas miał swoich nauczycieli. To święto to czas radosnych życzeń, spotkań i sympatycznych uroczystości. Drodzy Państwo, w pracy samorządowej sprawy oświaty są zawsze priorytetem. Corocznie zdecydowaną większość budżetu miasta przeznaczamy na funkcjonowanie placówek oświatowych, poprawę warunków lokalowych, lepsze wyposażenie w pomoce dydaktyczne i nowoczesną bazę sportową. Są to duże pieniądze, ale jesteśmy przekonani, że te wydatki to najlepsza miejska inwestycja. Fundusze, które będą procentowały w przyszłości. Nie oszczędzaliśmy na działaniach unowocześniających chełmską szkołę. Utworzyliśmy klasy akademickie, klasy sportowe. Organizujemy różne przedsięwzięcia w ramach zajęć pozalekcyjnych. Powstał ośrodek rewalidacyjno-terapeutyczny dla dzieci dotkniętych autyzmem oraz ośrodek gimnastyki korekcyjnej. W każdym przedszkolu, w różnym wymiarze czasu pracy jest zatrudniony logopeda, a w każdej placówce oświatowej psycholog. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, utworzono 4 nowe placówki dające możliwość dalszego kształcenia dorosłym i dzieciom niepełnosprawnym. W szkołach zainstalowano monitoring wizyjny, a praktycznie w każdej placówce oświatowej przeprowadzono mniejsze lub większe remonty. Potrzeby w zakresie inwestycji wciąż są bardzo duże, ale krok po kroku zmieniamy wizerunek chełmskich szkół. Myślę, że podzielą Państwo moją ocenę, że zmiany te są zauważalne. Łączne nakłady na inwestycje w ciągu ostatnich 4 lat wyniosły blisko 10 milionów złotych. Największe przedsięwzięcia to termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych, Młodzieżowego Domu Kultury, remonty sal gimnastycznych w 2. Liceum, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych i 3. Liceum Ogólnokształcącym, a także drobne remonty sanitariatów, modernizacja krytej pływalni przy 1. Liceum Ogólnokształcącym, instalacji CO w przedszkolach, wymiana stolarki okiennej we wszystkich przedszkolach i w kilku szkołach. Wybudowano też 2 kompleksy sportowe Orlik 2012. Pozyskaliśmy blisko 6,5 miliona dotacji unijnej na projekt pod nazwą Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, którego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Do końca bieżącego roku zlecone zostanie również opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11, kolejnego kompleksu boisk sportowych oraz termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 wraz z przebudową istniejącego w tej szkole basenu. Dzięki Państwa zaangażowaniu, Państwa inicjatywom wspólnie skutecznie sięgamy też po fundusze unijne. A wszystko to z myślą oczywiście o naszych uczniach, zapewnieniu im coraz lepszej jakości kształcenia i wychowania. Daje to możliwość realizacji ich indywidualnych zdolności i talentów. Na realizację 18 projektów pozyskaliśmy ponad 7 milionów złotych z funduszy europejskich i budżetu państwa. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, Państwa praca daje znakomity efekt. To dzięki właśnie Waszej wiedzy, umiejętnościom i poświęceniu
Tak liczne grono dzieci i młodzieży osiąga wspaniałe sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, różnego rodzaju zawodach i spartakiadach. Doskonale przygotowani przez Was młodzi ludzie z powodzeniem dostają się na wybrane kierunki studiów na wszystkich uczelniach, a potem z sukcesami idą przez dorosłe życie. W dniu Waszego święta dziękuję wszystkim za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby wychowanków, za zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Bardzo proszę, abyście moje podziękowania przekazali wszystkim koleżankom i kolegom, z którymi na co dzień pracujecie. Drodzy nauczyciele, Wy wiecie najlepiej, że wykonując te trudne zadania edukacyjne, nie można zapominać o konieczności stałego doskonalenia i dokształcania. W naszych szkołach pracuje blisko 1500 nauczycieli. Zdecydowana większość spośród nich to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Większość pedagogów wciąż podnosi swoje kwalifikacje na różnych studiach czy specjalistycznych kursach. Jestem pełna uznania dla Państwa aktywności w tym systematycznym dokształcaniu i proszę o wytrwaniu w tym wysiłku na kolejne lata, przede wszystkim dla dobra naszych uczniów. Wierzę, że kolejne lata będą dzięki naszej wspólnej pracy dla chełmskiej oświaty pomyślne, będą jeszcze lepsze. Dziś z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim nauczycielom i wychowawcom, aby wykonywanie tego pięknego zawodu było źródłem dumy i radości, aby niełatwa praca pedagogów przynosiła dobre efekty, dawała satysfakcję i zasłużone awanse. Życzę Wam również wielu radości oraz spełnienia planów i marzeń w sferze osobistej. Dziękuję.